Cześć. O, zobaczcie, tu już zafutowałem. Tak w ogóle, witajcie w kolejnym filmie. Nie wiem, czy kolejny dzień, czy kolejny film. Jest już tutaj zaputowane. Na razie uzupełniłem masą, żeby jeszcze ta masa, żeby mi się obkurczyła. Tam jest sporo masy, także to na pewno dzisiaj tej linii nie wyciągnę. Tu już linię udało się wyciągnąć. Tu już zaspinowałem. Tu pierwsze łączenie tylko jest zaciągnięte. Za chwilę będę tutaj siatkę, czy nie siatkę, tylko flizelinę wklejał. Tu dookoła też zrobiłem już taśmę. Powiedzcie mi, ta taśma semi się nazywa, coś podobie amerykańskiej. Nie wiem, czy to się dzieje to samo w amerykańskiej. Przy ściąganiu czasem potrafi się papierek lekko oderwać, jakiś taki bobek, i później wiadomo, przeszkadza to w dalszej pracy. Nie wiem, czy tak jest w Amerykanach, czy tak jest tylko w tej. Zdarza się to sporadycznie, aczkolwiek jest to irytujące. Dobra, przygotowałem sprzęt do docierania. Lampę zapaliłem. Nie mam odkurzacza takiego profesjonalnego, ale ten zupełności daje radę. W środku włożyłem worek papierowy, bo bez worka to 5 minut i jest zapchany. Także worek papierowy swoją robotę robi. Żyrafa, papier założyłem 180. Nie mam siatki niestety. Mam papier. Zobaczymy, jak będzie szło. Ustawię wam kamerkę, tak żebyście widzieli mniej więcej moje poczynania i zobaczymy, czy warto, czy nie warto. Znaczy siatkę mam jeszcze jedną chyba, też prawie czego siatkę założę. Na razie papier mam 180. Zobaczymy tym, jak pójdzie. Drobne tutaj u dołu takie poprawki. Nie będę zakładał, bo mam jeszcze głowicę tą prostokątną, czy taką trójkątną. Ale i tak tu gładzie będą robione na ścianach, także tylko wyrównam delikatnie papierkiem ściernym, przejadę. Ręcznie już tyle to już ujdzie, także dookoła to tylko tym, a tu robimy obrysówkę. Światło jeszcze zapalone, nie wiem które lepsze, chyba to tamto punktowe. Dobra, działamy. Udało się skończyć. Gąbką też już rogi wszystkie
Dojechałem. Linia, ładnie udało się linię zachować. Wszystkie linie są ładnie zachowane. Teraz tylko jak się zagruntuje, to akrylkiem delikatnie, akrylkiem takim od razu podmalowanie. Delikatnie tylko liznąć, paluszkiem ściągnąć gąbeczką i później poprawić delikatnie wilgotną gąbeczką, żeby te minimalne dziureczki, żeby to wszystko się ładnie uzupełniło i będzie idealnie. Akryl jest, ja uważam, że akrylowanie powinno być, dlatego że mimo że może nie pęknąć na, nie powinno pęknąć na łączeniu, na tym, bo jest łączenie jest zrobione z taśma, natomiast nie wiadomo farbę, jak kupi farbę z wyższej półki, one są takie bardziej elastyczne, a te tańsze są sztywniejsze i wtedy może rysa się zrobić na farbie, a jak będzie akrylek, to on delikatnie sobie będzie pracował razem z farbą, także wszystkie rogi według mnie pasowałoby jeszcze zaakrylować tak dla pewności, ale ogólnie jest przygotowane już podmalowanie, znaczy podgruntowanie, no. Ale w takim wypadku nie wyczuwam nic tutaj dołka żadnego, także wydaje się, że będzie dobrze. No pod światło można by zobaczyć, czy będzie widoczne. Dobra, biorę się za drugi pokój, szlifowanie i później docierka.